Tegoroczna zima w Bieszczadach obfituje w wyjątkowo duże opady śniegu. Dość powiedzieć, że na Połoninie Wetlińskiej zalega go 2 do 4 metrów, ale nawet tak wydawałoby się ekstremalne warunki nie zrażają prawdziwych trampów do wędrówek po górach. Miejscem szczególnie uczęszczanym jest Połonina Wetlińska. Jakie było to podejście od Berechów na Wetlińską? Około 2 godzin, dosyć ciężkie, bo w ogóle jeszcze nie przetarte i miejscami się można było bardzo poważnie zapadać, ale było atrakcyjne z tego względu, że to cały czas jest słońce. To jest pierwszy raz od, nie wiem, przynajmniej tygodnia, jak sądzę. Jesteśmy tu od 6 dni i cały czas było duże zachmurzenie i można było chodzić, ale niewiele było widać. Dla mnie najważniejsze są tutaj przeżycia estetyczne. Całe zmęczenie i trud wynagradza przede wszystkim słońce i wspaniałe widoki. No to czekałam od tygodnia i dzisiaj jest naprawdę rewelacyjnie. Idzie się górą i śnieg wygląda jak zmarznięte skrzydła aniołów. To jest przepiękne. Niektórzy nazywają Bieszczady kapuścianymi górami. Zapewne dlatego, że ich szczyty przypominają główki kapusty. Ale te pozornie łagodne stoki przy ekstremalnych warunkach pogodowych stają się wręcz przeszkodą nie do przebycia. A nierozważni turyści za lekceważenie tych kapuścianych gór płacą najwyższą cenę. Cenę życia. Ryzyko jest zawsze, kiedy się wychodzi w góry, w warunkach zimowych szczególnie. Naturalnie wychodząc ze schroniska zawsze wypisujemy trasę wyjścia, godzinę powrotu, no naturalnie po przyjściu zgłaszamy. Czasami też tak pierwszego dnia zgłaszaliśmy do GoPro, prawda, trasę naszą planowaną bezpośrednio, tak, tak, były, najgorsze warunki były wtedy. Natomiast no, naprawdę góry są nieobliczalne i są, można powiedzieć, jeden z żywiołów. Trzeba zawsze brać pod uwagę, że w każdej chwili się może coś stać i chociaż uważa się, że akurat no, Bieszczady nie należą do tych najgroźniejszych gór. My częściej chodzimy po Tatrach i tam właśnie w tym roku zrezygnowaliśmy z wyjazdu do Tat ze względu na prawie cały tydzień poprzedni na stopień zagrożenia lawinowego to była 4 i dlatego żeśmy zrezygnowali na rzecz bezpieczniejszych gór, jak nam się wydawało. Także bierzemy pod uwagę niebezpieczeństwa gór. Jakoś na razie nam się udaje. Ci, którzy nie chodzą, nie zrozumieją tego po prostu. No, to trzeba samemu jakoś odebrać z zewnątrz, to może się wydawać faktycznie nieracjonalne, jakaś zupełnie niepotrzebna mordęga, narażanie życia, ewentualnie zdrowia, jakieś odmrożenia, ale dopiero jak to się samemu przeżyje i poczuje to prawdziwe zmęczenie, nie takie zwykłe, które można w czasie dnia pracy przeżyć, a takie prawdziwe, potem ten odpoczynek gdzieś w schronisku, wtedy może się poznaje tę prawdę, dlaczego chodzi się po górach. W większości jednak zimą chodzą ci tacy próbujący zaprawiać się w boju i w ogóle już doświadczeni turyści. Natomiast no z tymi to nie ma obaw, bo jednak mają cały sprzęt biwakowy, no i próbują biwakować po drodze gdzieś tam. Natomiast gorzej jest z niedoświadczonymi turystami. Bardzo często są słabo ubrani. To jest jedna podstawowa rzecz. Nie mają w ogóle umiejętności zachowania się w trudnych, w katastroficznych warunkach, bo nie ma zapałki. Nie, nawet gdy ma zapałkę, to też nie umie rozpalić tego ognia. Dobry koleś, dobry. Masisz. Idziemy. Dobre psy. Naprzód. Prawo, Juk. Nowym zjawiskiem w Bieszczadach jest pojawienie się tu w tym roku psich zaprzęgów. W opinii wielu uczestników Mistrzostw Europy w psich zaprzęgach, jakie odbyły się tu końcem stycznia, Bieszczady są wprost wymarzonym terenem do tego rodzaju sportów. Niektórzy z uczestników mistrzostw wręcz stwierdzili, że Bieszczady są Alaską Europy. To zawsze jest tak, zaczyna się od jednego,
zaczyna się, powiedzmy, człowiek też interesować tymi szpicami, północą. Później chcesz, żeby ten jeden ciągnął. Jak się patrzy, że jeden, no to za mało, no to kombinuje się, żeby były dwa. Jak już są dwa, to czemu nie trzy? I tak dochodzi się do coraz większej liczby. Trzeba zdobyć... Są takie zaprzęgi, co jeżdżą z 16 na przykład. Ta. A my będziemy mieli 16. To są psy takie duże, silne, mocne. One są tak jak diesle, tak pracują. One się nie nadają do szybkich, do krótkich dystansów, do szybkich tras. One powinny mieć taką klasę, powiedzmy 30 km i obciążenie na saniach i wtedy one się w takich warunkach sprawdzają. One to nie są psy sprinterskie, to są psy, które pracują na dłuższych dystansach, z większym obciążeniem. One są bardzo silne, one potrafią, jeden malamut potrafi na przykład przeciągnąć tonę, powiedzmy na saniach, jakiegoś obciążenia tonowego. Na przykład samochody ciągnęły w zimie. Wykorzystywane były w wojsku na przykład, w pracy, właśnie. Co jest istotne, one całe życie pracowały ciągnąć te ciężary na olbrzymich dystansach. To jest fantastyczna sprawa, ten kontakt ze zwierzęciem, z naturą, świetna zabawa. Rzek London, kurwa, to są właśnie te klimaty, tam jakieś takie wyzwania z tą naturą, bo jednak śnieg, niska temperatura, tam trzeba się po prostu, sam człowiek nic nie może, a pies bez człowieka też, więc jak razem nie współpracują, to zdychają wszyscy. A tutaj no, jest to potraktowane, no też adrenalina się wydziela, jest przyjemnie, ale najważniejsze, że te psiaki robią robotę dla maszera. Jak one nie zechcą pójść, choćby nie wiem, co się zrobiło, po prostu nie ma ciągnięcia w ogóle. Także jakikolwiek sukces, to wszystko psy. Jest w Jacku Londonie i w filmach pokazywane strzelanie z bata przy 20-30 psach. Ale to dlaczego? Maszer z bata strzela z lewej strony, to jest w lewo, z prawej, to jest w prawo, u góry naprzód, tak. A nigdy nie uderza. To są precyzyjne strzały z bata, bo jak można na 30 metrów krzyknąć, jak jest zawierucha w lewo, w prawo, no nie, pies nie usłyszy, więc to jest na tej zasadzie. Nigdy nie ma bata, tak jak wam powiedział, konie można zmuszać i dlatego mówię, psy, jak się nie poprosi, jak nie chcą, to lepiej jest zmusić, spuścić, niech pobiegają sobie, będzie chciał jutro trenować, trenujemy. Nie, tak, jak jest na taka tej zasadzie, sytuacja, że zabawa. Któryś pies nie chce biec danego dnia, i widać to po prostu, jak widzi szelki, on łeb spuszcza, no mówię, w porządku, dzisiaj nie biegniesz. No i tak jest, ale później znowuż tak mu jest głupio, że został, że następnego dnia pierwszy chce biec. Psy zaprzęgowe znakomicie dopełniają zimowego pejzażu Bieszczadów. Wypada mieć nadzieję, że staną się jego stałym elementem, podobnie jak koniki huculskie. Zalew Soliński także w zimie może być atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu. Pasjonaci wędkowania spod lodu nie baczą na zagrożenie utonięciem i nie przerażają ich informacje w mediach, że w Polsce co raz ktoś tonie pod lodem. Ja nie widzę więcej przyjemności i lepszych efektów jak pod lodem. Nie przyszłem ani razu bez ryby do domu. No, a w lecie to często, gęsto się przychodzi bez ryby. Spod lodu można złowić najczęściej okonia, pstrąga, szczupaka, czasami sandacz też padnie, no klenia. A tak nie słychać było, żeby ktoś coś złowił innego. No ale teraz robię sam takie blaszki i najlepsze efekty są na to. No, jeszcze jeżeli są słabe brania, to oko zakładam z okonia. Wtedy ryba agresywniej bierze tą blaszkę. Niektórzy zakładają robaczka jeszcze na kotwiczkę. I zawsze to jednak naturalny ten zapach dodaje tego kunsztu. Odważny, bo też trochę aż do przesady. Bo tak ludzie, jak on chodzi, to mało kto wybiera się. Więc to można dodać. No i tyle właśnie, że przeważnie razem chodzimy na ryby. Trudno dociec, co w tym przypadku jest dla wędkarzy ważniejsze. Siła pasji czy lekceważenie niebezpieczeństwa? A może przekonanie, że mnie się nic stać nie może? Trzeba uważać, jeżeli się chodzi, no bo w każdej chwili można znaleźć dziurę i wpaść pod lód. Przeważnie w odparzelinę się leci, no to
na bok się rozrzuca wszystko i łapie się lodu, czego się da i wyłazi. Nie ma takiego, żeby się nie władował pod lód, no ale też nikt się nie utopi z wędkarzy, wędkując. Tamten i ten rok to słaby jest w lód obdarzony, bo nie ma tych mrozów, no ale wcześniejsze lata to na rowerach jeździliśmy stąd z Poleńczyka na Rajskie, na Chrewt, Zatoka Wiktoriniego. Jeżeli wchodzimy na lód, to przeważnie z kolegą, bo to dwóch to zawsze jest dwóch i w razie jeden wpadnie, to ten przynajmniej szalik ten poda i już wyciągnie się. Jest deska ratunku jakaś, a tak samemu to różnie może być. Chodzenie po lodzie w zbiornikach sztucznych, na zbiornikach sztucznych jest szczególnie niebezpieczne poprzez fakt, że poziom zwierciadła wody w zbiorniku sztucznym ulega bardzo dużym zmianom. I proszę sobie wyobrazić, że w pewnych momentach pod tym lodem może nie być wody, może być pustka, która powoduje to, że wytrzymałość tego lodu jest bardzo mała, dochodzi do załamania i do bezpośredniego kontaktu z wodą. I teraz jeszcze jedna rzecz, na którą by należało zwrócić uwagę. Sam fakt wpadnięcia do wody nie jest najczęściej przykry, jeżeli to woda jest ciepła. Pobyt w wodzie o temperaturze takiej, jak mamy obecnie, przez 5 minut to jest praktycznie śmierć z wychłodzenia. Jeżeli nawet nie dochodzi do utopienia, to organizm poprzez wystudzenie umiera. W związku z tym prosiłbym o zastanowienie się, czy warta jest tego ta przyjemność łapania, przejścia na skrót, czy warta jest tego ryzyka utraty życia. Najczęściej zimowy wyjazd w Bieszczady wiąże się z narciarstwem. W weekendy zapełniają się wyciągi. Jest ich w Bieszczadach około 30, najwięcej w Ustrzykach Dolnych, bo aż 6. Kilka z nich ma już standard europejski. Można powiedzieć, że tu jest kawałek Europy. Wprawdzie ten nasz komplek jest zminiaturyzowany. Jest to po prostu wszystko znacznie mniejsze, nie ma tych olbrzymich wysokości, nie ma tych nachyleń stoku. Natomiast jeśli chodzi o program, mamy wszystko to, co proponują skierie, czy ośrodki narciarskie, stacje narciarskie w Alpach, czy poza Europą również. Wyciąg ten jest wyciągiem orszykowym, wozi 1200 osób na godzinę, jego zdolności przewozowe są takie. Oprócz wyciągu mamy tutaj doskonałą instalację, całą instalację naśnieżającą. To nam zapewnia pokrycie tego naszego stoku w ciągu 72 godzin warstwą 10-centymetrową warstwą śniegu. 10-centymetrowa warstwa śniegu sztucznego to tak jest, jakby było 40 centymetrów śniegu naturalnego. Jest to po prostu śnieg, który chętniej narciarze jeżdżą na sztucznym śniegu. Krawędź się lepiej trzyma, bardziej nośny jest, szybszy jest to śnieg, a poza tym jest bardziej odporny na topnienie, przez to zaleganie jego jest znacznie dłuższe niż naturalnego. Mam już gotowy drugi stok, przygotowany, wycięty, na którym stanie do września tego roku stanie drugi taki sam wyciąg jak ten. Bieszczady mogą stać się prawdziwym zagłębiem turystycznym województwa podkarpackiego. Może tylko trzeba bardziej sprawnie promować ich walory i znacznie mądrzej niż dotychczas inwestować w infrastrukturę turystyczną.